Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Romaniuk, jestem mikrobiologiem, immunologiem i psychodietetykiem. Na co dzień zajmuję się pacjentami autoimmunologicznymi, autystycznymi, ludźmi, którzy mają problemy gastryczne, grzybice i bardzo różne inne schorzenia. Dziękuję bardzo firmie Lifeline Diag za zaproszenie i za możliwość podzielenia się z Państwem moim doświadczeniem. To, o czym dzisiaj chcielibyśmy mówić, to są choroby autoimmunizacyjne, bo tak prawidłowo powinno się o nich mówić. Można powiedzieć, że w ostatnich latach doszło do epidemii chorób autoimmunizacyjnych i wiadomo, że medycyna klasyczna nie ma na to pomysłu, tak? Leczenie owszem jest, ale jest to leczenie objawowe, a nie szukanie przyczyn. Przez ostatnie powiedzmy 50 lat, dzięki medycynie, przestaliśmy chorować na bardzo wiele chorób, takich jak gruźlica chociażby, czy choroby zakaźne wieku dziecięcego. Natomiast równocześnie zaczęliśmy chorować na tak zwane choroby cywilizacyjne, w tym są to choroby autoimmunizacyjne. I teraz przez ostatnie 100 lat walczyliśmy z bardzo wieloma czynnikami, które rujnowały nasze zdrowie. Na początku XX wieku były to patogeny, czyli po prostu bakterie. Kiedyś w ogóle wydawało się, że nie ma bakterii i potem okazało się, że jednak są i zaczęliśmy walczyć, tak? Około w latach 30. powstały antybiotyki i to pozwoliło bardzo, bardzo radykalnie zwalczać wiele, wiele infekcji. Natomiast równie dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach nadużywamy antybiotyków. Również to, czym się otaczamy i z czym próbujemy walczyć, to są karcynogeny i choroby nowotworowe. Natomiast coś, co jest zupełnie nowe dla nas, to są autogeny, czyli takie substancje, które powodują dysregulację układu odpornościowego, ale nie tylko, bo również i hormonalnego. I tutaj najczęstszymi autogenami są oczywiście metale ciężkie i zatrucie metalami ciężkimi może być przyczyną chorób autoimmunizacyjnych. Oczywiście jest bardzo dużo innych autogenów, są to toksyny organiczne, ale dzisiaj będziemy mówić o metalach ciężkich. Jakie wykryć, jak przeciwdziałać, czym się suplementować i po prostu, żebyście Państwo mogli poczuć się lepiej. Już od dawna wiadomo było, że w kopalniach rtęci górnicy mieli bardzo często niedoczynność tarczycy typu Hashimoto, tak? Czyli wiadomo było już od dawna, że rtęć powoduje pewnego rodzaju zaburzenia układu odpornościowego. Natomiast rtęć również często kojarzona jest z mózgiem, tak? Wydaje się, że ona jest odpowiedzialna za neurotoksyczność, jakieś procesy neurodegradacyjne. Natomiast okazało się, że myszy karmione pigułkami z rtęcią wcale nie mają objawów neurotoksyczności, a wprost przeciwnie, mają wrzody w jelicie. I teraz oczywiście choroby autoimmunizacyjne zaczynają się w jelicie, konkretnie w cieknącym jelicie. I zastanówmy się teraz, jakie są źródła rtęci w dzisiejszych czasach, tak? Bo nikt z nas już w kopalni nie pracuje. Oczywiście tutaj pierwszym i najważniejszym to są amalgamaty. Chociaż dentyści cały czas uważają, że one nie mają wpływu na nasze zdrowie i nie powodują żadnych dysfunkcji. Jak to jest z tymi amalgamatami? Otóż one dostają się do naszego ciała w dwojaki sposób. Po pierwsze wdychamy skorodowaną rtęć z plomb amalgamatowych. Wtedy te wdychane cząsteczki rtęci dostają się do płuc, a stamtąd dostają się do krwi. Jest jeszcze druga droga, w której rtęć może dostać się do naszej krwi i to są szczepionki oczywiście. I tego typu rtęć powoduje zaburzenia metylacji i powoduje zaburzenia przede wszystkim detoksykacji. Natomiast całkiem niedawno okazało się, że my również połykamy rtęć, która wydobywa się z amalgamatów i to jest główną przyczyną właśnie rozwoju chorób autoimmunologicznych.
Rtęć wdychana, przepraszam, połykana zaburza florę jelitową, dochodzi do dysbiozy flory jelitowej, co powoduje różnego rodzaju konsekwencje, a mianowicie przede wszystkim zaburzenia produkcji żółci i w ogóle dochodzi do braku komunikacji pomiędzy jelitem cienkim a wątrobą. Mikrobiota, jak Państwo wiecie, produkuje witaminy z grupy B. I jeżeli nie mamy witamin z grupy B, to wtedy detoksykacja jest bardzo, bardzo ograniczona. I to na tym właśnie polega ten brak komunikacji, tak? Czyli to tak naprawdę jelito cienkie i mikroflora w jelicie cienkim decyduje, na ile wątroba będzie mogła i co zdetoksykować. Czy będzie detoksykowała egzotoksyny czy endotoksyny. I teraz kolejnym problemem dotyczącym toksyn jest dysbioza jelitowa polegająca na braku bifidobakterium. Są to bakterie, które głównie rezydują w jelicie grubym i wtedy, jeżeli jest za mało bifidobakterii, to nasilają się procesy gnilne. Wtedy dochodzi do produkcji dużej ilości różnego rodzaju toksyn, w tym amoniaku, metanu, statoli, indoli i powoduje to obciążenie wątroby. Natomiast niewydolna wątroba i zalegające w niej toksyny prowokują układ odpornościowy do działania i do immunizacji. Tak? Czyli układ immunologiczny próbuje zniszczyć toksyny, produkując różnego rodzaju przeciwciała, które mogą potem krzyżowo reagować z tkankami naszego ciała. I teraz oczywiście cała sprawa pogarsza się, jeżeli mamy jeszcze nieodpowiednią dietę, jemy produkty glutenowe, a nie powinniśmy, bo mamy taką genetykę. Dochodzi do dysbiozy jelitowej w jelicie cienkim, dochodzi do zaburzeń wchłaniania i trawienia. I również przez to cieknące jelito, te niestrawione cząstki pokarmowe immunizują się w naszej krwi i dochodzi do produkcji przeciwciał, które również krzyżowo mogą reagować z tkankami naszego ciała. I teraz metale ciężkie są detoksykowane w wątrobie oczywiście. Tutaj głównym takim czynnikiem, który eliminuje metale ciężkie, jest glutation. Jego poziom zależy od całej ilości toksyn, jakie są w wątrobie. I co ciekawe, glutation osłabia, niedobór glutationu osłabia reakcję układu odpornościowego typu TH1. Przez to dochodzi do różnego rodzaju nagromadzenia wewnątrzkomórkowych wirusów, grzybów, bakterii typu borelioza itd. itd. I teraz osłabiony gałąź TH1 powoduje, że nasilają się procesy TH2 zależne, czyli są to procesy, które są odpowiedzialne za produkcję przeciwciał. I teraz te przeciwciała, które są w nadekspresji, powodują po pierwsze różnego rodzaju alergie pokarmowe, a w konsekwencji również problemy autoimmunizacyjne. Teraz to ciekawe, te objawy alergii pokarmowej i IgG zależnych przypominają bardzo, bardzo objawy chorób autoimmunizacyjnych. Oczywiście choroby autoimmunizacyjne są definiowane do jednego organu, bądź oczywiście systemowo. Natomiast objawy alergii pokarmowych są z różnych organów, tak? I teraz osoba, która ma dużo metali ciężkich w sobie, ma zaburzoną detoksykację, ma zaburzony glutation i w związku z tym nadmiar przeciwciał, początkowo ma objawy alergii pokarmowych, natomiast one potem się lokalizują w konkretnym organie i będzie to na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, czy będzie to niedoczynność tarczycy typu Hashimoto, czy będzie to niedoczynność nadnerczy, czyli choroba Addisona. Czyli tutaj już bardzo zależy od tego, który organ jest najsłabszy i jak ta choroba się będzie rozwijała. I teraz oczywiście teraz zaczyna się takie właśnie błędne koło, bo procesy zapalne, które są prowokowane w naszym organizmie, czy infekcje, przetrwałe infekcje, chroniczne infekcje, plus nieodpowiednia dieta prozapalna również będzie powodem tego, że obniża się glutation i to się zaczyna robić takie błędne koło. I teraz dlaczego do tego dochodzi? Dlaczego organizm się nie broni? Dlaczego te metale ciężkie są, że tak powiem, rozpowszechniane w naszym ciele?
Tutaj bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa zaburzona mineralizacja i to rzeczywiście przy pomocy takiego badania analizy pierwiastków włosów będziemy mogli sprawdzić. Ta zaburzona mineralizacja powoduje nadmierne wchłanianie metali ciężkich. I teraz, dlaczego dochodzi do zaburzonej mineralizacji? No, jakie są czynniki, które zaburzają naszą mineralizację? Pierwszym i nadrzędnym tutaj czynnikiem będzie oczywiście stres. Stres jest odpowiedzialny za to, że produkujemy bardzo dużo neurotransmiterów, tak? Produkujemy kortyzol, dopaminę, adrenalinę itd., itd. I teraz, żeby zdegradować te neurotransmitery, czyli żeby wrócić jak gdyby do poziomu zero, musimy zużywać enzymy. A skoro enzymy, to również minerały. I tutaj takimi minerałami, które są odpowiedzialne za degradację neurotransmiterów, to jest przede wszystkim cynk, ale również magnez. I teraz cynk ma określoną pulę w naszym organizmie. Jest potrzebny do działania układu pokarmowego również, jest potrzebny do działania prawidłowego działania metylacji, czyli detoksu i produkcji białek. Tak? Jeżeli my zużywamy za dużo cynku poprzez nadmierny stres, to wtedy brakuje tego cynku do innych procesów. Tak? Jeżeli jeszcze do tego mamy nieodpowiednią dietę, czyli dietę wybiórczą, która jest bardzo uboga w składniki mineralne, to zaczynamy po prostu mieć za mało cynku, żeby chociażby układ pokarmowy prawidłowo działał. I teraz, co ciekawe, cynk w organizmie jest również obniżany przez na przykład środki antykoncepcyjne doustne, tak? Wiadomo, że z wiekiem ilość cynku w organizmie się obniża i wiadomo również, że cynk jest jak gdyby krytyczny do tego, żeby prawidłowo ciąża się rozwijała, chociażby ze względu na to, że cynk potrzebny jest do metylacji, tak? Czyli tutaj bym proponowała, żeby planując ciążę, zastanowić się nad tym, czy mamy prawidłowy poziom cynku. Tak? Kolejna sprawa to, że my musimy się w jakiś sposób detoksykować. Tak? I ten glutation, o którym już mówiłam, jest potrzebny do tego, żeby metale ciężkie zlikwidować z naszego organizmu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że te fazy detoksykacji są różne. To są generalnie trzy fazy detoksykacji i na każdym etapie tej detoksykacji potrzebne są inne minerały, tak? To oczywiście można przełożyć na dietę, tak? W pierwszej fazie detoksykacji, gdzie potrzebne nam jest bardzo dużo cynku i selenu, cynku, selenu i magnezu, potrzebujemy więcej owoców. W drugiej fazie detoksykacji potrzebujemy z kolei więcej również cynku i magnezu, bo to są procesy metylacyjne na przykład, ale również sulfacja, również koniugacja, acetylacja, wtedy potrzebujemy więcej białka w diecie i tutaj na przykład picie rosołów, które mają bardzo dużo aminokwasów, w tym dużo glutaminy, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Czyli wracając do naszego dzisiejszego tematu, metale ciężkie, które pozyskujemy w różny sposób, powinniśmy umieć zdetoksykować, tak? Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób to zrobić, nie wiemy, jakie minerały są u nas w niedoborze, to trudno będzie to racjonalnie ogarnąć. Oczywiście można dietą, natomiast również proponuję suplementacją, tak? I najlepsza detoksykacja to dobra mineralizacja. Oczywiście jeżeli są jakieś trudniejsze sytuacje, wtedy możemy sięgnąć po bardziej skomplikowane suplementy typu DMSO czy ALA, które będą tak naprawdę chelatatorami. Ale zaczęłabym od zdefiniowania tego, czego nam brakuje, od dobrej suplementacji i od dobrej diety. I wtedy na pewno wyrównamy nasze minerały, będziemy się bronić przed metalami ciężkimi, nie będziemy mieli dysbiozy i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziemy mogli przeciwdziałać procesom autoimmunizacyjnym. Dziękuję bardzo.